bardziej technicznie, strony techniczne, tutaj takie obrazy. I teraz tak, modlitwa, ona, tak jak powiedziałem, to jest skierowanie na Boga. I można być skierowanym na wszystko. Więc prosek homaj samo w sobie nie zawiera pierwiastka Bożego. Czyli można się modlić do wszystkiego i do każdego. Każde prosek homaj, czyli skierowanie na coś, jest jakąś modlitwą. Każde prosek homaj. I na przykład nauczamy o małżeństwach, ja będę o tym mówił, jak będę mówił na temat małżeństw, że na przykład w małżeństwach akt seksualny to jest prosek homaj. To jest skierowanie na. Akty seksualne w małżeństwach są tym samym, jeżeli chodzi o przepływ, co męża do żony w stosunku do modlitwy, jeżeli chodzi o modlitwę człowieka do Boga. To jest na przykład prosek homaj, skierowanie. Zorientowanie się, dogłębne zorientowanie się na drugiego człowieka. To jest to samo, co dogłębne zorientowanie się na Boga. Prosek homaj. A więc my musimy zrozumieć, że modlitwa, ona jest ściśle związana w naszym rozumieniu z modlitwą do Boga. I to jest bardzo łatwo odchodzić od tego schematu. Czy to się wydawało, że to jest strona? No oczywiście się modlimy do Boga, ale niekoniecznie. Niekoniecznie się modlić do Boga. Dajcie przykład. Albo inaczej, coś takiego mam nakreślić. Bóg jest prawdą. Bóg jest prawdą, amen? A więc teraz wszystko, na co się koncentrujesz, na czym się koncentrujesz, co nie jest prawdą, nie jest modlitwą do Boga. Czyli Bóg określił siebie jasno, jaki jest, prawda? I na przykład, kiedy ty modlisz się teoretycznie do Boga, ale ty nie uwalniasz swojej koncentracji na prawdzie jakiejś, to to nie jest modlitwa do Boga. Ludzie na przykład się modlą, nie wiem, ktoś nie ma męża albo żony i jest prawdą, jaka jest prawda Boża odnośnie małżeństwa? No, prawda Boża odnośnie małżeństwa jest taka, że bierze sobie małżonka lub małżonkę, którzy są narodzeni z Bożego Ducha. Istnieją pewne precedensy związane ściśle z objawieniem. To są precedensy, to są bardzo rzadkie sytuacje, że Duch Święty osobiście komuś objawia, żeby ten człowiek wyszedł za, żeby wyszedł za mąż, czy ożenił się z człowiekiem niewierzącym. To są precedensy, tak? A na precedensach się nie buduje. Nie można tego powiedzieć. Nie można powiedzieć, Bóg mi to objawia. Mnie. Czasami się tak zdarza. Ale to są wypadki. Widzimy w Biblii, że czasami się zdarzyło, że Bóg na przykład powiedział do kogoś w tym wypadku, powiedzmy do Ozeasza, ty weźmiesz sobie prostytutkę za żonę. No ale jeżeli ty w ogóle byś przeanalizował całokształt tematu małżeństwa, prawda, no to Bóg do nikogo więcej tak nie powiedział. No to rozumiesz. To nie możesz, to nie jest doktryna. Tak, to nie jest doktryna. Doktryną jest to, że bierzesz sobie wierzącego człowieka, narodzonego z Bożego Ducha, wypełnionego Duchem Świętym, człowieka, który jest objawiony Tobie. Ale teraz zobaczmy coś innego. Ktoś nie ma męża lub żony i gdzieś tam kogoś sobie pozna w sklepie, na przykład, super facet, tam super dziewczyna się pojawiła. Ja się modlę teraz. I modlę się do Boga. Panie, ja chcę, żeby ona została moją żoną. Taka modlitwa. To nie jest modlitwa do Boga. A wiesz, dlaczego to nie jest modlitwa do Boga? Ponieważ Bóg powiedział w swojej prawdzie, tak, że niewierzący czy niewierząca nie będzie twoją żoną. I ten, że niewierzący człowiek, tak, tylko dlatego, że ci się spodobał, nie stanowi podstawy modlitewnej dla ciebie. I oczywiście ty się możesz modlić o to. I jak chcesz, tylko to nie jest modlitwa do Boga.
Jak ja napisałem taki, znajdźcie go sobie w internecie, przeczytajcie, że o modlitwach zanurzonych do diabła. Znaczy w ogóle, co to jest w ogóle modlitwa zanurzona do diabła, jak to się dzieje? Otóż wystarczy, że no, modlitwy przechwytywane przez diabła, taki jest tytuł tego artykułu. Wystarczy, że nie koncentrujesz się na prawdzie, ale modlisz się o tą rzecz, która nie jest prawdą, ok? I to nie jest już modlitwa do Boga. Bo Bóg jest prawdą. Na przykład Bóg jest też miłością. A więc nie możesz zanosić do Boga modlitw kontra miłości. Niemiłosnych modlitw. Panie chce, żeby Krysia sprzeciwka się potknęła i złamała sobie nogę, ponieważ Krysia na przykład przeszkadza mi w tym czy w tamtym życiu. To są modlitwy do Boga. Ale są to modlitwy. Jest to prosechomai. I to są modlitwy przechwytywane przez diabła. I mamy na to dowody w Biblii. W jaki sposób diabeł jest zasilany modlitwami. Przypadek, o którym mówię, jest opisany w Starym Testamencie, kiedy wojownicy izraelscy atakują pewne miasto pogańskie. I w tym mieście pogańskim czci się bóstwo, które się nazywa Moloch. I Moloch domaga się w ich wierzeniach składania w ofierze pierworodnego dziecka, aby przełamać pewne rzeczy w życiu. I Izraelici już zdobywają to miasto, już tam wjeżdżają, już tam po prostu haki są na murach i król tego miasta biegnie po swojego syna pierworodnego, zabija go na murach miasta i składa go w ofierze Molochowi. I tam jest ciekawe zjawisko, że w tym momencie, kiedy to się stało, tak, to przyszła tak wielka siła na tych ludzi w tym mieście, że oni odepchnęli atak izraelski. To jest opisane w Biblii. Dlaczego tak się stało? Ponieważ Bóg, kiedy przeklął diabła, on powiedział do niego: na brzuchu będziesz pełzał i prochem będziesz się żywił. Diabeł żywi się cielesnością. Proch to jest symbol cielesności, czyli całego systemu działającego poza duchem. I modlitwa, która jest składana nie w duchu, tylko w ciele, bo każda modlitwa nie w Duchu Świętym jest modlitwą cielesną, ona karmi diabła. A więc wystarczy, że nasze modlitwy nie są oparte na prawdzie, ok? Z automatu są to nieduchowe modlitwy i te modlitwy zasilą przeciwnika. Czyli złe modlenie się to jest strzał w kolano. Chrześcijanie wielokrotnie sami na siebie baty kręcą, nie rozumiejąc tego. Modląc się nie w systemie prawdy, tylko modlą się po prostu w ciele. Mamy prosechomai i ta modlitwa, ona jest ukierunkowana na przeciwnika. Przeciwnik jest pasiony tą modlitwą. Karmi się diabła tą modlitwą, karmi się to. I diabeł wzmacnia się w życiu tego człowieka, ten człowiek nie wie, co się dzieje. Mówi: modlę się, a mam gorzej. Ja mówię: tak? Dawaj, bierzemy na warsztat twoje prosechomai. Bierzemy na warsztat twoje modlitwy. Ja biorę jako duszpasterz z ludźmi ich życie modlitewne na warsztat. Ja mówię: jak ty się modlisz? O co ty się modlisz? O to i o to. Ja mówię: to jest nieprawda. Ty się modlisz o nieprawdę. Właśnie to jest bardzo ważna rzecz. Złe modlitwy. Ja przecież nieraz widzę, jak ludzie źle usługują innym ludziom. Demonia to wypędzają na przykład. Przecież ja widzę, co się w ogóle dzieje, nie? Krzyczą do tych demonów: ja mówię: przestań, co ty robisz? Mówię: że ty demona zasilasz, zostaw człowieka. Parę dni temu teraz wypędzaliśmy demony i takie dziewczyny zaczęły wychodzić. Tam on też leczony był jej mózg, no bo miała wiele wcześniej. Ale też wychodziły z niej demony. Potem patrzę, co oni tam robią dalej, ci ludzie, bo wiecie, jak to jest często w tych klimatach charyzmatycznych. Wszyscy leżą, ci się o wszystkich modlą. U nas tak nie ma. My, kiedy prowadzimy swoje rzeczy, to tak nie ma takich rzeczy w ogóle, absolutnie. Ja nie daję robić takich rzeczy, bo to się szkodzi. Przecież ja nieraz zaczynam wypędzać demona z człowieka i potem, jeśli ktoś zacznie robić coś innego, niż ja robiłem, to ten demon nie wyjdzie dalej. Po prostu ja to wiem, dlatego ja mówię: przestań, wie. Rób to, co cię poprosiłem. Nie kombinuj, nie krzycz nad nim: życie, 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 nie wal go, nie dłuż tego człowieka. No i
teraz nawet uczyłem człowieka, mówię, nie dotykaj jej nawet, nie dotykaj. Mówię, zobacz, co się dzieje, zobacz. Wychodziły z niej demony, mówię, za każdym razem, kiedy ją dotknę palcem, to się zwiększa manifestacja. Mówię, rozumiesz, że to się nie skończy? Ten temat się nie skończy. A tu chodzi, żeby wyszła pewna partia, musimy zabudować przestrzeń, a potem wywalać następną partię. To się tak nie robi, bo ona będzie tutaj tydzień leżeć. Tydzień będzie leżeć, no. Rozumiesz? A my będziemy mieli ubaw, bo demony wychodzą do ciebie. To nie chodzi, żeby mieć ubaw, tylko chodzi o to, żeby one wyszły, jak należy. W ogóle mądrość polega na tym, żeby nie niszczyć ludzi. Na jednej takiej chorej konferencji charyzmatycznej, człowieku, wszyscy się rozpieszczyli, człowieku, w tym całym takim, wiesz, chaosie. Dla mnie to chaos, który wielokrotnie jest, nie? I facet, człowieku, skupił klucze, wypadł mu i uklęknął, że klucze szuka, człowieku. Podeszło do niego dwóch, co robisz? Mówi, kluczy szuka. Zaczęli gromić ducha kluczy, człowieku. Padli na niego, zaczęli szarpać tego faceta, wreszcie go, rozumiesz, a facet klucze do chałupy zgubił. Rozumiesz, na co rzecz polega? To chaos. Jest bardzo łatwo przejść z miejsca prawdy w miejsce głupoty. Bardzo łatwo. I w modlitwach jest identycznie. Bardzo łatwo prosechomai skierowane na Boga skierować na diabła. Wystarczy, że coś nie jest w duchu i w prawdzie i natychmiast przestaje być Boże. Chociaż dobrze brzmi. I dobrze wygląda. A to nie jest już Boże. Tak. A więc prosechomai to jest skierowanie na Boga. Modlimy się tylko do Boga. Łukasz 6,12 i wbrew pozorom my musimy tak coś pilnować. Ja sprawdzam swoje modlitwy. Ja miałem w swoim życiu, przyjaciele, taki czas, że pokutowałem z cielesnych modlitw. Wszedłem do Boga, mówię, przepraszam Cię Boże, że zanosiłem modlitwy w ciele. Tak? Ja pokutowałem z tego, bo nie tylko, że to nie działa, ale też niszczy. 6,12 jest napisane tak, Ewangelia Łukasza 6,12. I stał się w tych dniach, że wyszedł na górę, aby się modlić i spędził noc na modlitwie do Boga. To jest w ogóle ciekawe, dlaczego oni tak to zapisali. Do Boga. Tak. Skierowanie na Boga. Na Boga, który jest prawdą, na Boga, który jest miłością. Rozumiecie? Na Boga. Dlatego tak ważne jest, pamiętacie, tą szkołę zaczęliśmy od pewnego tematu, to było poznanie. Poznanie Boga. Poznanie Boga jako Boga. Ogromny problem w chrześcijaństwie jest taki, że ludzie mają w ogóle mylne pojęcie Boga. To jest wyimaginowany obraz. Imaginacja pewna. Ten Bóg nie jest taki. Ewangelia, co się dzieje dalej? Więc już to mamy ustalone. Ewangelia Łukasza 11,12. Ważna rzecz. 11,12. Gdy... dobrze napisałem. 11,2. Czemu to pisałem 12? Bo on już tu sobie pracuje. 11,2. Łukasz 11,2. Oni do niego mówią w ogóle wcześniej, Ty nas naucz nas się modlić i tak dalej. Jezus mówi, wtedy rzekł do nich, a gdy się modlicie, mówcie. Gdy się modlicie, mówcie. Nie myślcie. Nie myślcie. Mówcie. Modlitwa, my musimy trenować modlitwę wypowiadaną. Tak? Modlitwa wypowiadana, bo to nie oznacza, że Bóg jest na twoich myśli. Ty się możesz w myślach modlić i to jest ok. To nie są problemy. Chodzi o to, że podstawą modlitwy jest modlitwa mówiona. Żaden Żyd, on się nie modlił w myślach. W ogóle jak się przyjrzysz modlitwom Żydów, to oni się cały czas modlą, nawet trzecim przez Żydów, którzy Boga nie znają, ale to jest w ich kulturze. Bo to jest zostało przełożone na ich kulturę narodową, że oni mówią cały czas. On może cicho mówić, ale on mówi. Dlaczego? Bo to słowa są budulcem rzeczywistości. Nie myśli. Myślami nic nie zbudujemy. Rozumiecie, o co chodzi? Myśl jest jak plan budowy domu. Plan, ok? A słowo jest jak materiał na tym domu. No jest subtelna różnica. Na wielkiej po prostu
wiesz, kartce papieru na wielkim tym możemy zaprojektować dom i to są myśli nasze. Tak, za pomocą myśli robisz pewne projekty. Tam się jest cały system wyobraźni, której chrześcijanie niesamowicie się boją i w ogóle się o niej nie naucza. A chrześcijanie muszą nauczyć się, jak operować w ogóle wyobraźnią. Zrozumieć, proszę Ciebie, czym jest wyobrażanie sobie rzeczy, a czym jest fantazja. Tak? Fantazja, właśnie wyobraźnia jest od Boga, fantazja jest od diabła. Na przykład. Ludzie tego nie wiedzą. Się bawią w tym, proszę Ciebie, albo w ogóle tego nie używają, nie się boją takich rzeczy. Tak? Ale to w naszych myślach, w naszych wyobrażeniach, tak, powstają projekty. My projektujemy bezgłośnie. Tak? Ale słowa, one są budulcem. A więc modlitwy nasze, to modlitwy co? Mówione. Mówione. Gdy się modlicie, mówcie. On ich tego naucza. A więc modlitwa ma być mówiona. I rzecz ciekawa, aczkolwiek uważam, że musimy ją powiedzieć tutaj na początku, żebyśmy też rozumieli tą sprawę. Mateusz 6,6. Mateusz 6,6 to jest jedna rzecz. Jest napisane tak. Ale ty się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi, będziemy o tym dalej jeszcze mówić. Módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który jest w ukryciu, odpłaci tobie. To jest jedna rzecz. I drugą rzecz, to zaraz będziemy rozważać cały ten fragment z 6,6, ale Ewangelia Jana 14,3, jeszcze do tego dodamy, popiszcie sobie Ewangelia Jana 14,3. Jest napisane tak, a jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec mój był uwielbiony w Synu. Widzimy tu dwie rzeczy. Patrzcie, nas nauczono, zresztą jest to poniekąd prawda, nas nauczono o funkcjonowaniu trójjedynego Boga. Bóg się objawił jako trójjedyny. Objawił się jako Ojciec, jako Syn, jako Duch Święty. Mimo, że On jest jeden, to się objawił jako trzech. Widzimy zasadność w ogóle tego, ponieważ to świadczy o bardzo ważnym elemencie w ogóle. Cały element Trójcy świadczy o bardzo ważnym elemencie, że Bóg to jest jedna wielka relacja. Bóg to jest relacja. I pewien układ relacyjny między Ojcem, Synem a Duchem Świętym, on jest najwyższego wymiaru i on jest skalany niczym. Jakkolwiek jest to niepojęte dla umysłu i nie rozstrzygniemy tego na pułapie intelektualnym, to jest nie do rozstrzygnięcia. To się wiele za to brało, tego trójjedynego Boga. Ale widzimy, że On się tak objawia, jako Ojciec, Syn i Duch Święty. I co jest w tym wszystkim bardzo ciekawe, że mimo, że ten Bóg jest jeden, to każda jak gdyby z Jego funkcji, każda jakby osobowość Jego, ona jest inna. I istnieje przedziwne zjawisko. I chcę wam, żebyście o tym zjawisku wiedzieli, bo to jest ważne, jeżeli chodzi o nasze życie codzienne. Cokolwiek robisz, jakakolwiek modlitwa jest zanoszona, jakakolwiek formuła modlitewna, czy to jest uwielbienie, czy to jest wywyższenie, czy cokolwiek innego, ja będę o tym mówić, czy rozmowa, tak? To nie ma to większego znaczenia, czy ty zanosisz to do Ojca, Syna, czy Ducha Świętego. To nie ma większego znaczenia. Ale jeżeli chodzi o prośby, tak? To zanosimy je tylko do Ojca. To jest bardzo ważne. I zobaczycie, jak to zacznie działać. Kiedy zanosisz prośbę, a prośba to jest coś innego niż ogłaszanie, coś innego niż ustanawianie, coś innego niż uwielbienie. Jest to prośba. Prośba to jest poproszenie o coś. A więc chciałbym, żebyś nie prosił Ducha Świętego i nie prosił Jezusa. Bo to nie działa. Modlitwa jest specyficzną rzeczą.
Dlaczego ja porównywałem modlitwę do aktu seksualnego między mężem a żoną? Dlatego, że życie seksualne w ogóle jest pewnego rodzaju odbiciem pewnej głębokiej relacji. Wiesz, życie seksualne jest bardzo szerokim tematem. I ja zauważyłem, że życie seksualne jest jednym z trzech głównych elementów w ogóle rozpadu w małżeństwach. Małżeństwa się rozpadają zasadniczo z trzech powodów. Jest wiele innych, ale zasadniczo, jak socjologicznie mówią, są trzy powody. To jest życie seksualne, to są pieniądze i to są dzieci. I oczywiście w tym wszystkim jest cały system egocentryzmu pod tytułem już się nie kocham i tak dalej, i wiele innych rzeczy, ale one jakby czpienie tych rozwodów z tym się wiąże. One z tym się wiążą. One mogą nie być bezpośrednim powodem, ale kiedy obejrzysz to, to zobaczysz, że one tam z tyłu właśnie stoją. Ta trójka stoi. To jest kwestia pieniędzy, kwestia życia seksualnego i kwestia dzieci. W ogóle takie rzeczy tam stoją. Na tym jest zbudowana, wiesz, chęć władzy i tak dalej, i tak dalej. Ale życie seksualne jest o tyle rzeczą ciekawą, że ono jest szerokie i bardzo rozbudowane. Jeżeli ono nie jest prawidłowo, nie funkcjonuje prawidłowo, to ono nie przynosi określonych rezultatów. Nie ma tych rezultatów. Jest to jakieś takie nijakie wszystko. Dlatego często, że to nie jest poukładane tak, jak należy. Są różnice między mężczyznami, między kobietami, między potrzebami. Jeżeli ludzie tego nie poznają, nie zrozumieją tego, tak, to w ogóle, wiecie, na przykład przeprowadzono badania w Stanach, w różnych grupach wśród kobiet i wyselekcjonowano grupę kobiet najbardziej usatysfakcjonowanych seksualnie. Wiecie, kto to jest? Narodzone z Bożego Ducha chrześcijanki. To jest udowodnione naukowo. Różne grupy społeczne były badane. Narodzone z Bożego Ducha chrześcijanki posiadające jednego męża. Rozumiecie? Tak. Gdzie była największa satysfakcja seksualna. Czyli dlaczego? Bo tam była największa znajomość wzajemna, tam była największa miłość, tam była największa znajomość w ogóle tematu, głębi, problemu i tak dalej. Wiecie, to w ogóle ciekawe zjawisko. I teraz w modlitwie wygląda rzecz tak, że w przeciwny sposób prośby zanoszone do Ojca, tak, są o wiele bardziej skuteczniejsze niż prośby zanoszone do Jezusa czy Ducha Świętego. Tak to wygląda. Ja powiem wam tak, ja się nie kłócę z liczbami. Ja się w ogóle nie kłócę z takimi rzeczami. Tylko wiecie, co ja robię? Ja jestem mega pragmatyczny człowiek. Dla mnie, tak, jeżeli jest jakieś urządzenie typu flamaster, ja odbieram potężne objawienie, że tym się maluje, a za to się trzyma. Ok? Przestaję zadawać pytania. Rozumiecie? Za to trzymam, tym maluję. Jak na przykład się dowiedziałem, że w samochodzie naciskam guzik i opuszcza mi się szyba, tak? To zostałem w tym temacie. Ja w ogóle nie wiem, dlaczego ta szyba się opuszcza. Naciskam tu. Ja się czasem tym bawię. Podnoszę. Idzie do góry. Rozumiesz? Czuję władzę wtedy. Ja nie dyskutuję z tym mechanizmem. Ja olewam ten mechanizm. Ja się nie zastanawiam, albo inaczej, nie eksperymentuję. Nie mówię, a zobaczymy, tak? Czy jak tu nacisnę, to się opuści. Nie, bo ja nie jestem kretynem. Ponieważ zostało to tak skonstruowane, zostało to dobrze skonstruowane. A więc jeśli coś zostało dobrze skonstruowane i daje nam to świadectwo działania, tak? To co robimy? Działajmy. Nie zadając zbędnych pytań, bo wpadniemy w chorą teologię. Wiem jedno. Prośby zanoszone do Ojca po prostu działają w zupełnie innej formule procentowej niż prośby zanoszone do Ducha Świętego i do Syna. Choć jest to ten sam Bóg. Ten sam Bóg. Ale nie wiem, dlaczego tak jest. Ale tak jest. A więc, kiedy prosisz, proś Ojca. I teraz tak. Wracam do Mateusza 6,6, ponieważ na tym chcę się oprzeć na tą chwilę. Mateusza 6,6.
będę mówił o podstawie modlitewni. Tak, gdy się modlicie, nie bądźcie 6-6. A może właśnie przeczytam od 5. A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom, zaprawdę powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją. Zupełnie na marginesie. Ten tekst ściśle obrazuje działanie ducha odrzucenia. Czego chce odrzucenie? Żeby otrzymać zapłatę swoją. Człowiek zrobi wszystko, żeby być zobaczonym, docenionym i uznanym. Tak działa odrzucenie. Odrzucenie potrzebuje, żeby mu zapłacić. 6. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zaprosisz drzwi za sobą, módl się do ojca swego, który jest w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Przeczytajmy 7:10. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni mniemają, że dla swojej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg Ojciec was, czego potrzebujecie, przedtem zanim go poprosicie. I chcę, żebyście tutaj zauważyli, że właśnie jest cały czas nacisk na Ojca. Kwestia próśb wszelkiego rodzaju. To sobie to jeszcze usamodzielnie tak mocno w głowę. Komora jest podstawą życia modlitewnego. Życie modlitewne nie istnieje bez komory. I pojęcie komory jest pojęciem bardzo, bardzo, bardzo szerokim. W tym wypadku komora, ona określała, to była taka ciekawa rzecz, że to był pewien rodzaj spichrz się mówi? Ale spichrz. Pomieszczenie bez okien. Pomieszczenie bez okien, w które nie wpadało słońce i tam było najchłodniej z całego domu. Taka coś takiego. I tam były, i słuchajcie, żywność była trzymana i takie rzeczy. To o tym mówi tutaj w ogóle Mateusz. Mateusz porównuje temat komory do tej właśnie tutaj, do tego pokoiku takiego. On to do tego porównuje, że tam nie było niczego. Tam się w ogóle nie wchodziło, tam nie było życia towarzyskiego, tam się nie spędzało czasu, tam się po prostu trzymało rzeczy. Pewnego rodzaju była to martwa przestrzeń. Pewnego rodzaju odizolowana przestrzeń. Dlatego on mówi, wejdź do komory swojej, tak? Co to jest komora twoja? Jest to przestrzeń, którą ty ograniczysz dla Boga. Ty ją wyodrębnisz i ograniczysz. Jest to czas, tak? Jest to również miejsce, ale jest to też również pewien stan, w który uczysz się wchodzić. Szczególnie na początku chrześcijaństwa. Ja lubię, kiedy uczę ludzi, to się dopiero nawrócili, ja mówię, wyodrębniaj zawsze jakiś czas i jakieś ciche miejsce. Ale im dłużej się rozwija człowiek, tym bardziej ja sobie zdaję z tego sprawę, że możesz mieć komorę w autobusie. Rozumiesz? Że możesz mieć komorę, kiedy będziesz szedł po ulicy. Ty możesz mieć komorę w samochodzie, kiedy ty jedziesz. Tu chodzi o wyodrębnienie czasu i pewnej przestrzeni, ale również czasami miejsca. Często jak o tym mówię, wspominam o obecnym Norbercie, który przeprowadził się kiedyś na taki moment, że się przeprowadził z jednego miejsca do drugiego, wynajął sobie dom i on w tym domu ze swoją żoną i dziećmi, on, słuchajcie, zrobił taką rzecz, że pierwszą rzecz, którą sobie w tym domu wyszykował, to była ziemniaka. Kartony były nieporozstawiane jeszcze, nieporozkładane rzeczy w tym domu były, a on taką miał ziemiankę, w której się trzymało kartofle kiedyś. I on tą ziemiankę wyszykował i słuchajcie, to jest ciekawe. I my jechaliśmy do tego domu, tam kiedyś za Gatą, pierwszy raz, żeby zobaczyć ten jego dom. I wiecie, co było ciekawe? On zanim nas wprowadził do domu, to nas wprowadził do ziemianki. Ziemianka wyglądała w ten sposób, że nie było tam nic. Była tam ziemia, w ogóle jakaś taka, wiecie, ubita, aczkolwiek zapłocona. I on sobie wymalował, słuchajcie, tam na ścianie, w ogóle taką menorę w ogóle wielką, żydowską. I on tam chodził się modlić. Graty nieporozkładane, ale komora wyszykowana. I kiedyś przyjechał do niego taki kolega nasz, ponieważ Norbert założył wtedy firmę swoją.
I on do niego przyjechał, żeby Norbert mu zdradził sekret, jak się zakłada firmę, nie mając nic. No więc on go wziął, ten chłopak przyjechał, taki elegancki ten chłopak, i miał takie buty z takimi czubkami długimi, takie dobrze wyglądał. I on mówi, to ja ci powiem, mówi, i trelichi takie mu przyniósł, czy jakieś dresy stare, czy jakieś inne cholery, mu tam, do niego załóż to. Ale po co? Dobra, zakładaj, mówi, te rzeczy. Tamten założył ten badziew, proszę ciebie, i ten z nim, proszę ciebie, poszedł do tej ziemianki go prowadzić. Przyprowadził go do tej ziemianki, klękaj, mówi. Ale jak mówi? Klękaj. Powiem ci, jak się firmy zakłada. Mówi, co? Mówi, szkoda ci butów? Mówi, pogrudzić. Mówi, ci będzie szkoda butów, nie założysz firmy. Mówi, posłuchaj na niego. Firmę się zakłada w komorze na kolanach. Dofinansowanie z Unii Europejskiej bierze się w komorze na kolanach. To jest miejsce, gdzie założyłem firmę. W komorze założyłem firmę. Komora to jest podstawowa rzecz. Musisz nauczyć się wyodrębniać przestrzeń. Diabeł będzie do ciebie mówił, nie masz czasu, żeby to robić. Nie mam czasu, żeby cię słuchać. Nie mam nawet czasu. Komora. Musisz stworzyć komorę. Dlaczego? Ponieważ ojciec jest w ukryciu. Bóg w pewnym sensie jest odrobinę ślepy na publiczne wystąpienie. Pierwszy kontakt z Bogiem, podstawowy kontakt z Bogiem, to kontakt w ukryciu. To, co zbudujesz w ukryciu, da efekt na zewnątrz. Ale nigdy to, co zbudujesz na zewnątrz, nie da efektu w ukryciu. Z Bogiem nigdy nie działają rzeczy z zewnątrz do środka, tylko zawsze ze środka do zewnątrz. Dlatego zewnętrzne usługi są nietrwałe. Zewnętrzne uzdrowienia, zewnętrzne uwolnienia, zewnętrzne modlitwy, zewnętrzne błogosławieństwa, zewnętrzne usługi są nietrwałe, rozumiecie? Są okresowe i nietrwałe. Ja masę ludzi uzdrowiłem w imieniu Jezusa. Masę ludzi. Nie wiem, już widzieliśmy wszystkie możliwe rzeczy jakieś. Czasami choroby, które mówili mi ludzie, to były nie do powtórzenia przez mnie. Widziałem, jak ludzie wstają z wózku. Widziałem, jak odrastają im części ciała. Byłem świadkiem tych rzeczy. Nie w internecie, tylko naocznie, kiedy kładliśmy ręce na ludzi, zagadną i działała Boża moc. Ale nie wiem, jaka procentowość tych ludzi dalej trwa w tym uzdrowieniu. Tak samo mnóstwo demonów wypędzaliśmy. Mieliśmy do czynienia z różnymi demonami. Mieliśmy do czynienia z Belzebubem nawet raz. Rozumiesz? Mieliśmy takie... Ale ja nie wiem, ilu tych ludzi trwa w swojej wolności dzisiaj. Dlaczego? Bo to jest usługa z zewnątrz. A Bóg jest Bogiem w ukryciu. Bogiem wewnętrznym, a nie zewnętrznym. Ja zawsze do ludzi mówię, póki ja jestem przy tobie, a we mnie jest Bóg wewnętrzny, to diabeł do ciebie nie podejdzie, bo on się nie boi. Ale ja idę do domu mówię. Rozumiesz? A ty zostaniesz sam z twoim wewnętrznym Bogiem. I tak, jak zbudujesz wewnętrzną komorę, takie życie będziesz miał. Bo Bóg wewnętrzny będzie się uwalniał poprzez wewnętrzną komorę. To tak działa. I my tak musimy żyć. Komora jest absolutną podstawą. Bez komory nie funkcjonuje życie modlitwne. I komora musi tu być. Ona musi tu powstać. Tutaj. Początek zawsze jest taki, że gdzieś się ucieka. Ale potem z czasem to jest kwestia przebudowania swojego umysłu. Ja jestem teraz z Bogiem. Kathleen Kuhlman miała swoją komorę, kiedy chodziła po scenie. Były potężne lampy, świeciły, po ciebie był tłum na sali już, a ona chodziła w swojej pięknej, białej sukni i modliła się pod nosem w innych językach, często przez jeszcze na przykład pół godziny, zanim po prostu już spotkanie miało się zacząć, a Kathleen Kuhlman chodziła i się modliła. Ona miała swoją komorę. Ona miała swoją komorę. Oral Roberts, on miał przed każdym spotkaniem ewangelizacyjnym swoją komorę. On
Kiedyś spóźnił się 2,5 godziny na spotkanie. Potężne spotkanie, tysiące ludzi, potężne spotkanie ewangelizacyjne. Kierowca stał pod domem, non-stop przychodził, oral mu otwierał. W czym sprawa? Mówi, pastorze, mówi, mamy spóźnienie, mówi. Tyle czasu. Mam komorę. Nie zakończyłem sprawy. Mówi, nie pojadę nigdzie, póki nie skończę komory. 2,5 godziny, ale po 2,5 godziny przyjechał, tak? I ludzie zainteresowali masowo. Sunday Adelaja. Nie mówię o dzisiejszym jego stanie, w żadnej mierze, ale o stanie, który był wcześniej. Posiadał największy kościół w Europie. 25 tysięcy ludzi zbierających się na jednym miejscu. Merkijowa jego kościele. Tymoszenko nawrócona. Rozumiesz? Ktoś go kiedyś zapytał, pastorze, jak się prowadzi 25-tysięczny kościół? Powiedział, to jest hobby. To jest moje hobby. Jakie jest twoje hobby? Jak to? Prowadzenie kościoła jest twoim hobby? On mówi tak. To co jest dla ciebie pracą? On mówi, powiem ci, co jest pracą. Raz w miesiącu. W tym pokoju, miał taki odrębny pokój, tak? Gdzie nie było nic, tylko łazienka, tak? Idę na tydzień. W każdym miesiącu zamykam się tam na tydzień. I siedzę tam przez tydzień. I tam pracuję. Tam mam swoją komorę. A potem wychodzę. Prowadzę 25-tysięczny kościół. Uzdrawiam chorych, wypędzam demony, cieszę się. Rozumiecie? Komora jest absolutną podstawą. Jeżeli nie zbudujesz komory, nie zbudujesz życia z Bogiem. Nie zbudujesz żadnej służby, nie zbudujesz nic. Ponieważ Bóg jest tym, który widzi w ukryciu i odpowiada w ukryciu. Musisz znać Boga w ukryciu. Żeby znać Boga działającego w mocy na zewnątrz, musisz najpierw znać Boga w ukryciu. Taka jest procedura, taki jest kierunek. Z czego składa się komora, czyli nasze życie modlitewne? Tak to imię. Podział modlitwy. Ale zanim powiem o podziale modlitwy, chciałbym, żebyście zrozumieli, że od was zależy zaplanowanie komory. Musicie wziąć to na warsztat. Musisz ją planować. Zaplanuj komorę swoją. Ucz się i trenuj. Jak wygląda podział komory, czyli podział życia modlitewnego tak naprawdę, które wychodzi poza system nawet komory. Mniej więcej 60% to jest uwielbienie Boga. Uwielbienie Boga jest absolutną podstawą. Mniej więcej 20% to jest ogłaszanie Bożych praw. Mniej więcej 10% to jest proszenie o swoje sprawy. I mniej więcej 10% to jest proszenie o sprawy innych ludzi, czyli stawienie. Tak wygląda podział życia modlitewnego. Zobaczcie, jak niewielka procentowość jest, jeżeli chodzi o proszenie Boga o cokolwiek. W pewnych okresach mojego życia ja w ogóle Boga o nic nie proszę. W ogóle. Ta procentowość jest bardzo ruchoma. Uwielbienie może skakać do 80, 90 albo 100%. Okazać się może, że przez pewien okres czasu twoje życie modlitewne jest to same uwielbienie, więc nie musi tego. Uwielbienie jest absolutną podstawą życia modlitewnego. Uwielbienie jest podstawą życia modlitewnego. Ogłaszanie Bożego Słowa to jest mówienie tego, co już Bóg powiedział. A więc okazuje się, że o wiele więcej mówimy tego, co Bóg powiedział, niż tego, co mamy do powiedzenia do Boga. Zauważyliście, to jest napisane? Ktokolwiek by rzekł tej górze, rzuć się w morze, tak? Stanie mu się to, co powiedział. Zauważyliście to? Dlaczego? Ponieważ Bóg te rzeczy już dawno wypowiedział. 20% albo też więcej twojego życia modlitewnego to ogłaszanie tego, co mówi Bóg. W każdej dziedzinie i w każdej rozmowie. A więc uwielbienie, tak? I ogłaszanie.
To podstawy życia modlitewnego. Uwielbienie i ogłaszanie. Ja będę mówił na drugiej sesji, na trzeciej sesji ostatniej na temat uwielbienia dużo, dużo więcej. Nie będę teraz o tym rozkładał na tym. Ale chodzi o to, żebyście zrozumieli, jak to procentowo wygląda. Nie wolno nam się bać, nie prosić. Ludzie w kościołach boją się nie prosić. Myślą, że jak nie zaniosą Bogu listy z prośbami, to ta modlitwa to jest rzecz nieaktywna. To jest nieprawda. Uwielbienie. Uwielbienie. Uwielbienie Boga. I ogłaszanie Jego praw. Jak diabeł przychodzi do mojego życia, to ja mówię, co Bóg powiedział. Co robił Jezus na pustyni? Zauważyliście, co robił? Ogłaszał Boże Słowo. I w taki sposób rozwalał diabła. Mówił Słowo Boga. Napisano. Powiedziano. Rozumiesz, o co chodzi? To się tak dzieje. Tak się dzieje. Tak się dzieje. Ja cały system zrozumienia, uzdrowienia oparłem na tej rzeczy. Jak ja się dowiedziałem, że w ranach i sińcach Jezusa jest moje uzdrowienie, tak? Jak ja uznałem ten fakt, mówię, kurczę, cokolwiek się pojawi teraz w moim życiu, to zacznę temu czemuś przypominać Boże Słowo. Będę mówił Boże Słowo. Będę mówił Boże Słowo. Cały czas będę mówił Boże Słowo. Tego trzeba się nauczyć. I nie wolno się tego bać, że jak my nie powiemy o jakichś sprawach Bogu, to one się nie wydarzą. Bzdura. 10% to jest mówienie, albo i mniej. Czego ci potrzeba? Dlaczego? Co czytaliśmy wcześniej? Zanim, patrz, jeżeli masz zbudowaną komorę, to zanim ty poprosisz, to Bóg wie, czego potrzebujesz. Ja w to wierzę, na przykład. Ja w ogóle wierzę w taką rzecz. Jak ja kupuję samochód, to ja wiem, że Bóg wie, tak, że ten samochód ma być dobrym samochodem. Czasami ludzie do mnie przychodzą, pokazują mi jakiś syf w swoim życiu, jakąś syficę. I mówią, patrz, jak mi Pan pobłogosławił. Ja mówię, no Pan ci pobłogosławił takim syfem. Ty w ogóle, mówię, masz pojęcie w ogóle o błogosławieństwie. Ty myślisz, że Bóg syf rozdaje? Syfem. Błogosławieństwem to nazywają. Kiedyś pracowałem w takiej chłodni i słyszałem rozmowę dwóch kobiet na temat mężów swoich. Jedna mówi, ten mój to nie jest zły, taki mówi. On pije tylko, mówi, w weekend, mówi. Czasem, mówi, tam nie uderzy, mówi, to nie jest zły chłop, to dobry chłop. On pije tylko w weekend, czasem je w łeb przypali. A to jest dobry chłop. To jest taki chłop, wiesz. No tak, miała lepiej niż tamta. Tamtej chłop nie pracował. I chlał motorycznie, chwalę ją w tubę motorycznie, wiesz, o co chodzi. Co ciekawe, obydwie z nimi były. Ja tak się zastanawiałem, Boże kochany. Ale co tak, jakaż jest przyczyna tego zjawiska socjologicznego, że one jednak są z tymi mężczyznami. Oczywiście potem dojrzałem w Chrystusie i zrozumiałem, że jest bardzo prosta mentalność. To lepszy taki niż żaden. Odrzucenie, ten pierwszy głos odrzucenia, to jest lepszy taki niż żaden, lepszy niż nic. Rozumiesz, o co chodzi? To jest totalną po prostu porażką. A powiedz w kościele o rozwodach teraz, rozumiem? No powiedz im, wytłumacz im, że cię trzeba rozwodzić, proszę ciebie, żeby się zwieść z powrotem normalnie. Kiedyś moja żona powiedziała, mówi, ludzie, zrozumcie, że powstały święte związki, to najpierw muszą nastąpić święte rozwody, bo to ludzie źle powiązywali ze sobą. Się wzięli, powiązali na lewo, żeby ich porozwiązywać najpierw, rozumiesz? To dopiero prawda przyjdzie do tego wszystkiego. Kto z kim w ogóle powinien być, bo ci ludzie żyją ze sobą, to jest masakryczny pomysł, no. Ten i oleje tylko w piątki. A ona poczytuje to sobie za wielką sprawę. Ależ wspaniały mężczyzna. Człowieku. Nie musimy tak dużo prosić. Bóg wie, że potrzebujesz. Bóg wie, że potrzebujesz takiego męża, takiej żony, że którzy są wyprodukowani w niebie, tak? A nie jak orki człowieka w mordorze. Produkcja orki. Proszę Państwa, wyobraziłem sobie teraz certyfikat jakości mordowy. Przepraszam, taka. Czujesz klimat w ogóle?
tylu. Wyprodukowany w Mordorze, proszę powiedzieć. Stępą. Oryginał. Szok. I twoje życie modlitewne musi być skoncentrowane bardziej na słuchaniu niż na mówieniu. Dlatego tutaj nie bądźcie wielomówni. Tam religia też tego naucza, bo chodzi o to, żeby tam krótkie modlitwy. Ja już kiedyś współpracowałem z takimi ludźmi z wypowiedzenia kościoła i oni krótkie takie tylko mieli modlitwy, bo to oni myśleli, że jak się długo tam uwielbiasz Boga, to to niebo to wielomówni. Wielomówstwo to chodzi o to. Nie chodzi o, nie chodzi, żeby z Bogiem nie rozmawiać długo. Możesz chcesz rozmawiać godzinami z Bogiem, on chce z tobą rozmawiać, w ogóle to gaduła jest. To chodzi o to, że wiesz, że ty masz się skupić na słuchaniu. Modlitwa to jest bardziej słuchanie niż mówienie. Natomiast jest uwielbienie i słuchanie. Ogłaszanie i słuchanie. I czasem rzucona jakaś prośba. Jak w tym wszystkim gdzieś wyleci coś z tego łańcucha, to jakąś prośbę rzucasz. To jeszcze wiesz, bo jeszcze to potrzebuję, bo Boże, że to rozumiesz. Przy tym wszystkim, Boże, jeszcze łupiesz mi się zdarzył. W sumie mogę z tym żyć, ale to lat to jest, także. Dobrze. Rozumiesz, o co tutaj chodzi? Jakaś prośba tam rzucona. Tak jak na opowieściach z Narni, ta mysz taka dzielna, ten szczurek taki po prostu, wiesz, taki gość. Tam ogon mało wcięty w ogóle, wiesz, tak go wskrzesza najpierw w ogóle, a potem, wiesz, ten ogon mówi, panie, ale mówi ogon, wiesz, i wiesz, tam, wiesz, a ten Aslan stoi i mówi, no, to można z tym żyć, wiesz. No, nie, ale, wiesz, skoro prosisz, masz ogon. Czyli wiesz, ta prośba jest wrzucona w to wszystko, nie? Te prośby wrzucamy. Tak samo jak wstawiennictwo. Wstawiennictwo, ono jest, ja będę o nim więcej mówił później, ale ono jest w pewnym sensie wrzucane w to wstawiennictwo. Są chrześcijanie, którzy non stop się wstawiają za kogoś. Zaczyna być jakaś modlitwa, tak? On się wstawiać zaczął. Ja mówię, no spokój się. Bo ty tam się wstawia. Bo i ręka, bo panie, przynosimy ci rękę, przynosimy ci dzisiaj. Mówię, co za kretyn, człowieku. No przyszedł do Boga, człowieku nakrzyczał w ogóle. I rękę przynosi człowieku. Mówię, poczytaj te księgi Rut. Tam jest potężny opis, tak? Zresztą będę o tym później mówił. Potężny opis w ogóle, jak się do Boga podchodzi, tak? A nie, i ręki z dzisiaj krysie, proszę ciebie, on już obmadla wszystkich człowieków, co tam wszędzie są. To jest taka kultura u nas, jest protestancka jeszcze. Taka jest taki moment, najpierw jest 30 minut, a teraz wszyscy, modlitwa społeczna to się nazywa. To wstają, proszę ciebie, o, tam coś mówią, ton głosu zmieniają, jakimś, ty, w jednym kościele jestem, słuchajcie. I tam śpiewali ze śpiewnika starego pielgrzyma, taką mieli zajawkę. Ja mówię ten śpiewnik, jak ten. Fajne są takie rzeczy, wiesz. Gość, co przy mnie był, wtedy we trzech tam pojechaliśmy, w tym kościele byliśmy z Norbertem i z takim jeszcze jednym naszym znajomym. I gość, co przy nas stał, on jak zaczął śpiewać tego śpiewnika, to zmienił ton głosu. Czujesz? Normalnie śpiewał, a jak zaczął śpiewać, znaczy normalnie mówił, normalnie z nami gadał tam bracia, pomijając też te konwenanse religijne, no ale okej. Okay. Ale on zaczął śpiewać. Lolo! Boże. A potem to normalnie mówi. Rozumiesz? To jest dopiero co? To jest człowieku wora. Słuchanie. I wrzucasz w tym wszystkim jakieś rzeczy. Wrzucasz. Jakaś prośba. Jakieś wstawiennictwo, ok? Oczywiście są modlitwy wstawiennicze, my też je mamy, gdzie jak wstawiamy się konkretnie, mamy modlitwę wstawienniczą, teraz modlimy się wstawienniczą. Ale zasadniczo mówimy o całokształcie modlitwy. To jest uwielbienie przede wszystkim. To jest 60% plus. 20% plus to jest ogłaszanie. Mówimy to, co powiedział Bóg. Papugujemy po Bogu. Lepiej niż Bóg nie powiedział nikt. To co trzeba robić? Powtarzać moim. Jakie masz zdanie takie? Co myślisz o tym? To. Jeden mi ktoś zapyta, masz swoje zdanie, mnie numer takie. Mam zdanie takie, jak mam. Takie mam zdanie. To ogłaszam, to mówię, tak twierdzę. Okay? W rozmowach ogólnych, szczególnych, wciąż. I słuchać, słuchać. I dalej widzimy, że życie modlitewne, no, dzieli się na jakby te dwa elementy, to jest komora i spontaniczność. Komorę planujemy, na spontaniczność jesteśmy otwarci. Musisz być otwarty na spontaniczność ustawicznie. Czyli nie ma tylko tego, że jest jakaś ta formuła komory, ale ty jesteś otwarty ustawicznie i w tym momencie to może płynąć przez ciebie. Tak?
ustawiczna otwartość. Jestem czynny, Panie, na absolutnie każdą rzecz. Ja planuję pewne rzeczy, ale też jestem otwarty na to, że bez mojego planowania rzeczy będą się działy. Zostanę przez Ciebie zainspirowany do czegoś, zostanę dotknięty, coś się będzie działo, coś się będzie wydarzało. Prawda? Więc ustawiczność modlitwy. Nie tylko komara, ale jest ustawiczność modlitwy. Przychodzi modlitwy. Te otwarcie bardzo pomaga. Często nie rozumiemy, na czym rzecz polega. Mówiłem niektórym z Was, jak kiedyś wracałem rano, tam mieliśmy jakieś, w telewizji byliśmy, wracałem rano, o 8 rano, wracałem, zatrzymaliśmy się, to była jeszcze Warszawa, ale był już taki był lasek, taki osiedle, gdzie był lasek. I zaczęło mi się siku i kolega został w samochodzie, a poszedłem w siku do tego lasku. Szedłem tak głębiej w ten lasek, a byłem w marynarstwie, tak byłem w ramie tamtej telewizji. I się odsikałem się, słuchajcie, wracam i zaczynam się w ogóle śmiać. Śmieję się w ogóle. Ja w ogóle wiem, że jest Bóg w ogóle, więc śmieję się. I śmieję się, dochodzę w ogóle, coraz słabiej się czuję w ogóle. Idę w ogóle przez ten lasek. Dochodzę, tu jest chodnik, usmarano. Tu jest chodnik, przecież Tarchomin, Warszawa, przecież upadłem na tym chodniku, leżę. Leżę i się śmieję. Kolega stoi z drugiej strony w samochodzie, siedzi, w ogóle udaje, że mnie nie zna. Rozumiesz? Wiesz, że wcale w ogóle nie jestem jego pastorem, w ogóle wiesz, leżę. Myślę sobie, a mam cały czas czynniony. Mówię tak, będzie przejeżdżał radiowóz. Mówię, facet w garniturze leży w ogóle, wiesz, na ulicy, nie? A po 8 rano, zabiorą mnie do tworek. Mówię, do szpitala psychiatrycznego. Zabiorą mnie do szpitala. Mówię, dopiero co mówię o Jezusie w pytaniu na śniadanie. Mówię, teraz mnie zamkną. Leżę i się śmieję jak debil. Rozumiesz? Wiesz, nie wiem ile się tam śmiałem, wstałem, ogarnąłem się, przyszedłem takim do samochodu tym firmy groźnym, ten kolega co siedział, mówił, no pięknie mówi. Nie odzywał się już całą drogę z powrotem do domu. Chodzi o to, że gotowość, ktoś pyta, no i co? Ja nie wiem co. Rozumiesz? Bo to jest miłosna relacja. Ja nie wiem co. Ale i wiecie, gdzie jest piękno zjawiska? Ja w ogóle nie muszę wiedzieć co. OK? Przecież jak ja mam relację z moją córką, tak? To cały nasz dzień, on się składa z różnych elementów. Na przykład uczę ją matematyki, na przykład ją łaskoczę, na przykład mówię jakieś prawdy, na przykład zrobię jej śniadanie. Rozumiesz, o co chodzi? Zobaczcie, jakie te rzeczy są dalekie od siebie. Co je łączy? Miłosna relacja, modlitwa. Mamy jakieś prosecco maj między nami następuje. Robimy bardzo szerokiego zasięgu. Komorę planujemy, jesteśmy oprócz tego ustawicznie otwarci. Tak? Następna rzecz, bardzo ważna, to są inne języki. Innymi językami modlimy się ustawicznie, trenujemy je i rozwijamy. Nie zostajemy wciągnę w tym samym systemie języka, cztery słowa, które mamy. Prawdziwie szabara, 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 szabara. Ja mówię, tak to się zacina płyta. Nie ma szabara, koniec szabara. Ludzie tak mają, to słuchajcie, jak się ludzie modlą. 20 lat nawrócona, że szabara, 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 be, 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 be. Tak się modlą ludzie. Mówię, co ty robisz? Mówię, modlę się w innych językach. Mówię, przestań. To, mówię, jak się modlisz? To nie jest modlitwa. To nie jest żadna modlitwa. To jest w ogóle jakiś zlepek słów. To jest tak, jak dziecko mówi na blogu gu, 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 gu. To jest bardzo trudno, bo mówi gu, 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 tak? Ale jak moja na przykład córka miała 3 lata, mówiła gu, 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 to zaczął się martwić. Zaczął się modlić. No, to rozumiesz? Ja sobie nie wyobrażam 30-letniego człowieka, który chodzi gu, 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 gu. Chrześcijanie myślą, ostatnio mi w ogóle taki pomysł mam, bo mam słowo, muszę je napisać, to słowo. Tytuł mam, pokazany. Duchowość jak dziwka. Bo jest tak traktowana duchowość dzisiaj. Byle jakość jest. Jest gu, gu, gu przez 20 lat. I to się uznaje za charyzmat. To jest charyzmat? To jest tak, jakbyś zapałką próbował gwóźdź bić. Rozwiń to. Przecież masz władzę ku temu. Jak już mówisz gu, gu, gu z inspiracji, tak? To jest to początek do pełnej formuły językowej, człowieku. Przecież masz mówić w językach. W językach. Nie bełkotać. Ludzkich i anielskich masz mówić. Ty w ogóle masz władzę nad tym. To nie jest tak, że teraz Bóg ci coś da więcej. Ja mówię, puknij się w głowę. Zobacz, Bóg dał nam ciało.
Tak? I w ogóle te ciało mogę, mam takie, jakie mam. Ale kiedy ja rozwijam te ciało, ćwiczę, tak? No to jedyne co ja robię, kto je rozwija? Bóg rozwija te ciało, ja je rozwijam. Tak samo języki kto rozwija? Ja. Bóg mi już dał. On mnie ochrzcił w Duchu Świętym i otrzymałem możliwość rozwoju językowego. Rozumiem? Dlatego Paweł w ogóle do nich wyjeżdża z takim tekstem. Dzięki Bogu, tak? Ja się modlę innymi językami więcej niż wy wszyscy. On się... Paweł modlił się więcej w innych językach niż cały Korynt. A wiecie, jaka była jazda w Koryncie? Oni jak się zachłysnęli innymi językami, to kazania w innych językach głosili. Człowieku. Dlatego on mi takie restrykcje dawał przez ciebie. Jak nie ma wykładu, to mieliście. Mówię, no mówcie po normalnie. To o to w ogóle chodziło w tym wszystkim. Chodzi o to, że inne języki to jest coś, co w twojej modlitwie musi być, człowieku, ustawiczne. Wszędzie modlisz się w innych językach. Jedziesz samochodem, inne języki. Idziesz do toalety w pracy, inne języki. Coś, nie musisz się skupić na jakiejś tam rzeczy intelektualnie, inne języki. Ja jak pracowałem, słuchajcie, w składzie budowlanym, to doszedłem do tego, że pisałem różnego rodzaju rzeczy, modliłem się w innych językach. Ja byłem w stanie pisać kontrakty, różne sprawy, wiesz, ręcznie, w internecie i modlić się w innych językach. Pisałem, tutaj pisałem po polsku, a tu się szedłem, na wasele, rabaje, na wasele i tak siedziałem i tak gadałem. Szef czasami do niej przychodził, przychodził i patrzył na mnie. No wiesz, że jestem narodzony z Bożego Ducha, to wszystko wiedział, wiesz, to nie był żaden problem, nie? Ale chodzi o to, że wiesz, że to jest możliwe, bo inne języki są duchowe, tak? A działania normalnie są intelektualne. To są dwa różne zjawiska. Wiesz, że inne języki nie przechodzą przez twój umysł. To jest jedyna rzecz, która przez twój umysł nie przechodzi. Dlatego możesz odpoczywać, modląc się innymi językami. Dlatego też ludzie, na przykład chrześcijanie, nie rozumieją, jak to jest możliwe. Modlę się w innych językach, a filmy pornograficzne mi przylatują. Co to jest? Ja mówię, bo to są dwa inne organy. Umysł to umysł. I diabeł atakuje twój umysł, ale diabeł nie może zaatakować ducha. Diabeł jest bezradny wobec ducha. Bo w duchu jest posiew Boży. Rozumiesz? Dlatego można się modlić w innych językach, a jednocześnie mieć opresję na umysł. Po prostu. Dlatego ludzie na przykład są chorzy umysłowo. Ja znam ludzi, którzy są chorzy umysłowo, tak? A narodzili się z Bożego Ducha, zostali ochrzczeni w Duchu Świętym. I lekarz u niego stwierdza na przykład, że on ma schizofrenię, rozumiesz? A gość jest narodzony z Bożego Ducha, tak? On potrzebuje uwolnienia i uzdrowienia, to jest inny temat, tak? Ale ja słyszałem, jak ludzie, którzy są chorzy psychicznie, modlą się w innych językach i to było z Ducha Świętego. Ludzie narodzeni z Bożego Ducha są takie rzeczy, przyjaciele. Przecież to są rzeczy, co się filologom nie śmieją, w ogóle takie rzeczy dzieje. Więc inne języki, rozwijaj je. Powiedz, Boże, ja będę rozwijał mój język modlitewny, on jest nieskończony. Jak będę nauczał was języka, to właśnie, że języki to są różne języki, to są języki narodów, które żyły kiedyś. Języki narodów, które żyją teraz. Posłuchaj dalej, języki narodów, które jeszcze nie zaistniały. Bo jeszcze nie zostały powołane na ziemię. To są języki aniołów również. A języków aniołów jest tyle, że ja nie wiem ile. Bo ich jest miliardy, miliardy. Ja w ogóle nie wiem, co to jest miliarda. Rozumiecie, co tutaj chodzi? To jest tak potężne zjawisko. Ty masz rozwijać ten język. Wszędzie móc się w innych językach. I pamiętaj też o tym, czym są westchnienia. Modlitewne są tak zwane telegramy duchowe. Jest napisane, że Duch stawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Nie bój się tego i wiedz, że jest to część twojego życia modlitewnego. Westchnienia do Boga. Powstaje pewien impuls, jest tylko westchnienie i on leci. Tak to działa. Uczmy się tego. Bo nas sera. Rozumiesz? Westchnienie modlitewne. My potrzebujemy uwalniać wiarę w takie rzeczy. W takie rzeczy. Nam potrzebna jest wiara w takie, że musimy wierzyć, mamy możliwość wierzenia. Westchnienia. Ja chciałbym, żebyśmy zrozumieli tą bazę, o której ja teraz powiedziałem. To jest bardzo ważna baza. Komora, spontaniczność,
inne języki, westchnienia. Modlitwa nasza ona ma być skoncentrowana na uwielbieniu, ogłaszaniu, słuchaniu Boga, gdzie w międzyczasie wrzucamy prośby i wstawiennictwo. Prośby osobiste i prośby za nie. Wrzucamy. Wszystko funkcjonuje na pułapie prawdy, bo Bóg jest prawdą. A więc musimy być znawcami prawdy. Znawcy prawdy. Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania, brak mu wiedzy na temat Boga. Jaki ten Bóg jest? Zobaczcie, skąd cały ten system religijny bierze siłę. Przez to, że od wielu dziesiątek, czy tam setek lat, różnego rodzaju zafałszowania na temat Boga funkcjonują jako prawidła Boże. Rozumiecie? Zafałszowania. Kiedyś jak jedna moja znajoma powiedziała pastorowi w swoim kościele, że Bóg jest prosty. No człowieku, to on się strasznie zagniewał. Jak to Bóg jest prosty? No ja mówię, no prosty. No ja jestem prosta, skoro ja byłam w stanie w ogóle się z nim porozumieć, to on musi być prosty. No bo ja jestem prosta. Tak? Mamy w Biblii mnóstwo dowodów na to, że Bóg jest prosty, a żadnego na to, że jest skomplikowany. Ale religia wbiła nam w głowę, że Bóg jest skomplikowany. Jak to się kładzie przed ludźmi? No bo my nie wiemy, co Bóg ma w tej sprawie do zrobienia albo do powiedzenia. My to nie wiemy. Albo kłamstwo pod tytułem, że drogi nasze to nie drogi Państwa. A myśli nasze to nie myśli Państwa. To jest herezja. Rozumiecie? Ale przez lata uznane to jako prawdę. Ja nie wiem, co Bóg, jaki Bóg ma plan wobec mojego życia. Ja mówię, nie wiesz, jaki Bóg ma plan wobec swojego życia? To ty jesteś poważny w tarapatach. Ja wiem doskonale, jaki Bóg ma plan wobec swojego życia. Objawił mi go w pragnienia, które mam. Proste jak trud. Ja wiem, jaki Bóg ma plan wobec mojego życia. Dwóch świadków. Nie czyni Pan nic, jeśli nie objawi tego swoim sługom prorokom. Tak? Jesteśmy pokoleniem kapłańskim. Rozumiecie? Świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. Mamy wgląd w nadprzyrodzoność, każdy z nas. Tak? Po drugie, ja jestem, który daje chcenie. Powiedział Bóg. Wykonanie Boże przychodzi tylko na chcenie Boże. Czyli on najpierw daje Ci pragnienia, daje Ci marzenia i tam są zawarte Jego plany wobec Twojego życia. Czy to proste jak ja? Ja nie wiem. To proste nie może. Ale przyszła myśl do Kościoła, że Bóg robi rzeczy, tak? Poza nami Bóg. I potem nas rozstawia jak szachy po swojej wielkiej szachownicy. A więc chcę, żebyście zrozumieli, że ten system kłamstw musi być przez nas powalany. Modlitwa ma taką formułę, o jakiej powiedziałem. Na tym stajemy. Kochani, zrobimy sobie